pododdziały, baczność! Na ramię, broń! W prawo, zwrot! Za mną, marsz! Karta mundurowa. Program zniżek dla byłych i obecnych mundurowych. Dołącz już teraz. kartamundurowa.pl. I proszę Państwa, nadszedł ten moment najbardziej widowiskowy, w szczególności dla dzieci. Rozpoczynamy defiladę, w której zobaczymy wszystkie pododdziały biorące udział w tegorocznej uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. W trakcie i zaraz po pieszej trzeba spoglądać trochę wyżej. Na warszawskim niebie odbędzie się przelot statków powietrznych, a szczegóły już za chwilę. Baczność! Na prawo! Chodź! Proszę Państwa, tradycją już jest, że defiladzie towarzyszy orkiestra wojskowa. Przed Państwem muzycy orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego imienia generała Józefa Wybickiego pod dowództwem kapelmistrza majora Mariusza Żelazka, kapelmistrza majora Andrzeja Zaręby. Tambur majorem jest starszy chorąży Tomasz Pieczka. Szanowni Państwo, kolumnę pododdziałów pieszych prowadzi dowódca dzisiejszej uroczystości, pułkownik Marcin Kujawa, na co dzień dowódca Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Tuż za nim żołnierze ze wszystkich polskich pododdziałów biorących udział w defiladzie niosą flagę naszej ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to dla nich ogromny zaszczyt i wyróżnienie. A teraz kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego w umundurowaniu trzech rodzajów sił zbrojnych, która jest pododdziałem Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, dowodzi kapitan Jakub Tomkiewicz. Dowódcą pocztu sztandarowego jest porucznik Dominik Nawrocki. Pierwszym plutonem dowodzi podporucznik Kacper Olejniczak. Pluton lotników prowadzi porucznik Wojciech Hanaka. A marynarzom wyznacza krok podporucznik Mateusz Mystkowski. Kolejnie maszerują żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych. Dowódcą pododdziału jest porucznik Robert Bastek. Pocztem sztandarowym dowodzi podporucznik Marek Ciekanowski. Kolejne pododdziały stanowią Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych. Dowódcą pododdziału jest porucznik Kamil Wasiłek. Podporucznik Maciej Urbanek dowodzi pocztem sztandarowym. Do trybuny zbliża się Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Dowódcą pododdziału jest kapitan Piotr Pawłowski. Podporucznik Mateusz Wicik jest dowódcą pocztu sztandarowego. I pododdział wojsk specjalnych wystawiony został przez jednostkę wojskową NIL. Jednostka ta powołana została do wsparcia informacyjnego, dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego operacji specjalnych. Mundury, które żołnierze mają na sobie, to kombinezony ćwiczebne wojsk specjalnych z lekkim wyposażeniem taktycznym, a okulary są koniecznością, aby nie zdradzić wizerunku żołnierzy, którzy na co dzień służą poza granicami naszego kraju. I przed Trybuną Honorową pododdział wystawiony przez Ośrodek Reprezentacyjny Wojsk Obrony Terytorialnej. Terytorialsami dowodzi porucznik Mateusz Bryła. Dowódcą pocztu sztandarowego jest porucznik Dariusz Woźniak. A przed Państwem pododdział reprezentujący Żandarmerię Wojskową. Dowódcą pododdziału jest porucznik Piotr Skwarek. Podporucznik Daniel Fechner prowadzi w defiladzie poczet sztandarowe. Tuż za nim pododdział reprezentujący Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Dowódcą pododdziału jest porucznik Marcin Mazurkiewicz. Podporucznik Maciej Skiba prowadzi w defiladzie poczet sztandarowy.
I po raz drugi w defiladzie prezentują się dla Państwa żołnierze Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Dowodzi kapitan Przemysław Ścibiorek, dowódcą pocztu sztandarowego jest podporucznik Maciej Wietrzyński. I do trybuny honorowej zbliżają się już żołnierze 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Dowódcą pododdziału jest podporucznik Filip Konopka. Podporucznik Michał Landowski jest dowódcą pocztu sztandarowego. Następny pododdział stanowi 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, wystawiona przez 5. Batalion Strzelców Podhalańskich. Dowódcą pododdziału jest kapitan Tomasz Matejko. Podporucznik Jakub Nowak jest dowódcą pocztu sztandarowego. Kolejny pododdział to 25. Brygada Kawalerii Powietrznej. Dowódcą pododdziału jest kapitan Przemysław Stemplewski. Porucznik Jerzy Szmitka jest dowódcą pocztu sztandarowego. A teraz podchorążowie. Pododdział reprezentujący Wojskową Akademię Techniczną. Dowódcą pododdziału jest kapitan Karol Pastuszak. Podporucznik Adrian Kapski jest dowódcą pocztu sztandarowego. I do trybuny honorowej zbliża się pododdział reprezentujący Akademię Wojsk Lądowych. Dowódcą pododdziału jest porucznik Jacek Milewski. Dowódcą pocztu sztandarowego jest podporucznik Matias Balde. Przed Państwem pododdział reprezentujący Lotniczą Akademię Wojskową. Dowódca pododdziału, porucznik Kamil Kamiński. Porucznik Piotr Martyniuk jest dowódcą pocztu sztandarowego. I prosto z Gdyni pododdział reprezentujący Akademię Marynarki Wojennej. Dowódcą pododdziału jest kapitan marynarki Marek Pazda. Dowódcą pocztu sztandarowego jest podporucznik marynarki Karol Koślak. Szanowni Państwo, wraz z polskimi żołnierzami żołnierze sił sojuszniczych, trzy pododdziały zagraniczne, które Państwo teraz widzą, to żołnierze, którzy stacjonują w Polsce w ramach IFP, Grupy Batalionowej Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO. Jako pierwszy przed Państwem pododdział reprezentujący Stany Zjednoczone Ameryki o nazwie Thunder Horse dowodzi First Sergeant Anton Lyons. Tuż za nim pododdział Eagle Troops, First the Queen's Dragon Guards, reprezentujący Wielką Brytanię pod dowództwem sierżanta majora Harry Mickman. I jako ostatni z grupy IFP pododdział reprezentujący Rumunię The Sky Guardians prowadzi w defiladzie lieutenant Radu Koman. Kolejno poczty sztandarowe reprezentujące jednostki wojskowe międzynarodowe. Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód z Elbląga. Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady stacjonującej w Lublinie i przemarsz pododdziałów zagranicznych zamyka poczet Eurokorpusu ze Strasburga. A za pododdziałami międzynarodowymi maszerują żołnierze z pocztami sztandarowymi Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, czy Żandarmerii Wojskowej. A teraz poczty sztandarowe jednostek wojskowych podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, 18. Dywizji Zmechanizowanej. 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej jest także poczet sztandarowy 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego, 1. Bazy Lotnictwa Transportowego czy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej,
III Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, a ponadto poczty 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego z 3 Flotylli Okrętów, 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, 2 Chrubieszowskiego i 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego, 4 Obrodnickiego i 5 Tarnogórskiego Pułku Chemicznego, 1 Brzeskiego, 2 Mazowieckiego i 3 Pułku Saperów. Kolejno maszerują poczty reprezentujące Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z 1 i 10 Brygady Logistycznej, 3 i 4 Regionalnej Bazy Logistycznej oraz Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej. Są także poczty podległe dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej wystawione przez brygady OT z Białegostoku, Lublina, Rzeszowa, Olsztyna, Ciechanowa, Radomia, Gdańska, Bydgoszczy, Łodzi, Kielc, Krakowa, Poznania, Katowic, Szczecina i Wrocławia, a także Centrum Szkolenia WOT, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz Szkoła Podoficerska Sonda. Są również poczty sztandarowe reprezentujące Żandarmerię Wojskową oraz Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Maszerujący przed Państwem żołnierze z flagami Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej z okazji przypadającej w tym roku 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz NATO dla uczczenia 25 lat Polski jako członka Sojuszu Północnoatlantyckiego. Flagi niosą podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej. I już słyszę stukot końskich kopyt, widzę piękne mundury i żołnierzy ze szwadronu kawalerii Wojska Polskiego. Kawalerzystów w defiladzie prowadzi porucznik Jan Hawryłczak. Dowódcą pocztu proporcowego jest starszy chorąży sztabowy Mariusz Naskręt. 34. Piękne konie. Tradycją jest, że dowódca jeździ na koniu karem, a na siwkach jeżdżą trębacze. Większość koni w szwadronie jest właśnie maści gniadej. Ciekawostka, że dzisiaj na defiladzie dowódca występuje na koniu maści karej, czyli grzywa, ogon i tułów są czarne. Szanowni Państwo, spójrzmy w niebo. Defiladę lotniczą otwiera ugrupowanie 2 śmigłowców Mi-24 z 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, prowadzące śmigłowiec AH-64 Apache sojuszniczych wojsk amerykańskich. Ugrupowanie obrazuje schyłkową technikę lotniczą, która... Panie i panowie, oto nadlatuje śmigłowiec S-70i z jednostki Grom w towarzystwie 2 Mi-17 Sił Powietrznych Republiki Czeskiej. Śmigłowiec sikorski S-70i to międzynarodowa wersja osławionego w świecie średniego wielozadaniowego śmigłowca UH-60M Black Hawk. Śmigłowiec przeszedł wiele modernizacji, podnosząc jego właściwości techniczne oraz poszerzając możliwości operacyjne. W wersji S-70i produkowany jest również przez zakłady PZL Mielec i eksploatowany na całym świecie przez wszystkie służby mundurowe. I już do nas nadlatują w ugrupowaniu Delta zespół akrobacyjny Orliki z 4 skrzydła lotnictwa szkolnego. Założeniem na etapie projektowania samolotu było zachowanie właściwości lotno-pilotażowych zbliżonych do samolotu. Lotów odrzutowych. Samolot zaprojektowano w celach szkolenia pilotów wojskowych, jednakże dzięki swym właściwościom technicznym zdolny do uczestnictwa w wielu krajowych i międzynarodowych pokazach lotniczych. Na niebie pojawiły się polskie jastrzębie, czyli samoloty myśliwskie F-16CD z 2 skrzydła lotnictwa taktycznego. Są zdolne do prowadzenia zarówno defensywnej, jak i ofensywnej walki z przeciwnikiem w celu zdominowania przestrzeni powietrznej. Ugrupowanie jastrzębi przeleciało w formacji GROT. Ależ to jest niesamowite widowisko. Proszę Państwa, chociaż piloci nas nie usłyszą, ale warto dopingować. Szanowni Państwo, i defiladę powietrzną zamyka ugrupowanie 2 samolotów F-35 Armii Stanów Zjednoczonych. Samolot F-35 Lightning II jest jednomiejscowym, jednosilnikowym myśliwcem wielozadaniowym 5. generacji o obniżonej wykrywalności. To co, panie kapitanie, wracamy na ziemię? Oczywiście, wracamy na ziemię i zapraszamy Państwa na dalszą część defilady.
Zaczynamy pokaz dynamiczny pojazdów wojskowych, rzut kołowy. Do trybuny zbliża się kolumna pojazdów żandarmerii wojskowej. Dowódcą kolumny jest starszy sierżant Jarosław Sadurek. Przed państwem motocykl interwencyjny żandarmerii wojskowej Kawasaki. Wykorzystywany w służbie patrolowej oraz do pilotowania kolumn. Tuż za nim Skoda Superb. Jest to pojazd interwencyjny ruchu drogowego żandarmerii wojskowej, który służy do wykonywania działań patrolowych i prewencyjnych w zakresie kontroli. Następny Mercedes Sprinter, samochód patrolowo-interwencyjny, służy do zabezpieczania potrzeb transportowych żandarmerii wojskowej. I pojazd interwencyjny Quad Polaris przeznaczony jest do działań w terenie, zapewnia transport operatorom podczas szturmu na obiekty. Tuż za nim samochód interwencyjny lekko opancerzony Silo. Pojazd interwencyjny Mercedes Vito, wykorzystywany w czynnościach rozpoznania pirotechnicznego w czasie zabezpieczeń działań i czynności ochronnych. Samochód patrolowo-interwencyjny osobowo-terenowy Toyota Hilux, pojazd przeznaczony do zabezpieczania działań patrolowo-interwencyjnych. I kolumna pojazdów Wojsk Obrony Terytorialnej, motocykle Kawasaki, kolumną WOD dowodzi porucznik Jarosław Gryciuk. I pojazd czterokołowy Quad TGD Blade, wystawiony przez 5. Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej. Dowódcą jest starszy kapral Rafał Kur. A do trybuny zbliża się pojazd dalekiego rozpoznania Żmija. I Kafar Areo z 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Dowódcą jest kapral Paweł Ogorzały. To kolumna wojsk rozpoznania. Przed trybuną kleszcz, lekki opancerzony transporter rozpoznawczy na platformie kołownej. Tuż za nim M-ATV MRAP, produkowane w kilku wersjach. Wspólną cechą MRAP-ów jest zwiększona odporność na wybuchy min i duża mobilność w trudnym terenie. Czyli rozpoczęliśmy kolumnę pojazdów wojsk specjalnych i rampa szturmowa C2 na samochodzie Ford F-550. A przed państwem kołowy transporter opancerzony Rosomax Hitfist 30. Egzemplarze z 17. Brygady Zmechanizowanej 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Dowódcą kolumny jest kapitan Bartłomiej Pawlak. Kołowy transporter opancerzony Rosomax Hitfist 30 wyposażony jest w system wieżowy, w skład którego wchodzi armata kalibru 30 mm z dwudrożnym doprowadzeniem amunicji. W przedniej części transportera umieszczony jest przedział kierowania oraz przedział napędowy. W środkowej przedział bojowy z miejscami dla załogi wraz z drużyną. Transporter posiada wszystkie koła napędzane. Był wykorzystywany m.in. przez polskich żołnierzy w czasie misji w Afganistanie. Produkuje go Polska Grupa Zbrojeniowa. I do trybuny zbliża się ZSSW, kołowy transporter opancerzony Rosomak z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich 18. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą jest kapral Michał Trznadel. ZSSW zintegrowany z KTO przeznaczony jest do zwalczania, niszczenia lub obezwładniania w różnych warunkach klimatycznych. Następny wóz ewakuacji medycznej na bazie kołowego transportera opancerzonego Rosomak, przeznaczony do ewakuacji rannych i porażonych z pola walki. I kolumna pododdziałów obrony powietrznej i przeciwlotniczej PSR-a Pilica z 32. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, 3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej. Dowódcą jest starszy kapral Paweł Jabłoński. Samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy SPZR Poprad, przeznaczony do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych na bliskich odległościach i małych wysokościach. Dowódcą Poprad jest starszy chorąży Dariusz Majcher. I za Popradem mała narew.
z 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego 16. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą jest starszy sierżant Michał Zieliński. Przed trybuną Wisła Patriot, wyrzutnia z kontenerami. System obrony powietrznej Patriot Wisła jako zestaw rakietowy średniego zasięgu jest przeznaczony do realizacji osłony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej kluczowych obiektów, obszarów, wojsk oraz ludności. I kolumna wojsk rakietowych i artylerii, wóz dowodzenia Gladius z 18. Pułku Artylerii z Nowej Dęby. 18. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą jest kapral Paweł Sowa. 4 egzemplarze Gladiusa z 18. Pułku Artylerii z Nowej Dęby. 18. Dywizja Zmechanizowana. Dowódcą jest starszy kapral Marcin Żak. A następnie prezentują się dla Państwa KTO Rosomak S z 14. Pułku Przeciwpancernego Suwałk. Dowódcą jest starszy sierżant Robert Frydrych. Pojazd ten przeznaczony jest do przewozu obsług przenośnych zestawów PPK Spike LR. I artyleryjski wóz dowodzenia na podwoziu kołowym RAK z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa 18. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą jest starszy kapral Michał Babik. Za wozami dowodzenia 120-mm moździerz samobieżny RAK na podwoziu kołowym. Defilują elementy kompanijnego modułu ogniowego RAK w składzie 4 egzemplarzy artyleryjskich wozów dowodzenia i 8 egzemplarzy 120-mm moździerzy RAK na podwoziu kołowego transportera opancerzonego Rosomak. Jest to sprzęt wojskowy opracowany i produkowany w Polsce. Wykorzystywany jest do wsparcia ogniowego działań bojowych batalionów zmechanizowanych. Do trybuny zbliża się kołowy pojazd opancerzony Varan. Taktyczny pojazd wielozadaniowy z napędem 4x4, średniej klasy transporter opancerzony, produkowany przez Hutę Stalowa Wola. A za Varanem 122-mm wyrzutnia artylerii rakietowej WR-40 Langusta z 23. Pułku Artylerii Borysławiec 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Dowódcą jest sierżant Sebastian Butwiłowski. Przeznaczona jest do niszczenia i obezwładniania siły żywej i sprzętu bojowego przeciwnika w rejonach zaśrodkowania i na drogach podejścia. Wyrzutnie te wyposażone są w elementy systemu kierowania ogniem Topaz, dzięki czemu współpracują w trybie automatycznym z wozami dowodzenia i środkami rozpoznania. A przed Państwem kołowy pojazd opancerzony Heron 6x6 dowodzi starszy kapral Paweł Byrdak. Wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet Homar K, egzemplarze z 18. Pułku Artylerii z Nowej Dęby. Już zbliżają się wozy dowodzenia HIMARS, 1. Brygady Rakiet w Toruniu, 1. Dywizjonu Rakiet w Orzeszu. Dowódcą jest starszy kapral Michał Żołno. A tuż za nim wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet Homar A HIMARS z 1. Brygady Rakiet Dywizjon w Orzeszu. Dowódcą jest starszy sierżant Karol Szacherski. System artylerii rakietowej wysokiej mobilności, lekka wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet zamontowana na podwoziu opancerzonej ciężarówki. Przed nami jednostka marynarki wojennej morska, jednostka rakietowa Combat Command Vehicle oraz Missile Launch Vehicle. Dowódcą jest podporucznik marynarki Kacper Jacek Lotka. Pojazd rakietowy znany również jako nośnik rakiet, ciężarówka rakietowa lub pojazd wyrzutni rakiet.
i kolumna pododdziału wojsk inżynieryjnych, trał przeciwminowy lekki Bożena, przewożony na przyczepie samochodu Star 1466 z 2 Pułku Saperów. Dowódcą jest plutonowy Krzysztof Bogucki. I pojazd minowania narzutowego Baobab K z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Dowódcą jest starszy kapral Bartłomiej Dawid. Most towarzyszący MS-20 na podwoziu samochodowym jest przeznaczony do urządzenia przepraw na przeszkodach wodnych i innych przecinających drogi ruchu i manewru wojsk w głębi ugrupowania taktycznego. I przed Państwem Kukłar, transporter z rodziny MRAP z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej 18 Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą jest kapral Damian Lipka. Następnie widzimy aparatownię obliczeniowo-analityczną skażeń na samochodzie Jelcz Hermes. Aparatownia ta wykrywa skażenia zainstalowane na podwoziach samochodów ciężarowych dużej ładowności i podwyższonej mobilności dysponujące kabiną dla 6 osób. I kolumna pojazdów państw sojuszniczych NATO stacjonujących na terenie Polski. Jackal Panther, pojazd brytyjski. Dowódcą jest Corporal Foster i Corporal Jones. Kolejno widzimy BWP Coyot, pojazd brytyjski. Tuż za nim czołg M1 Advance. Czy to czołg podstawowy konstrukcji amerykańskiej, najnowocześniejszy czołg na świecie. Następnie mamy okazję podziwiać M2A3 Bradley, amerykański gąsienicowy bojowy wóz piechoty. I 155 Paladin, dowódcą jest Staff Sergeant Bolt i Sergeant Beedle. Kolejno 35 mm Gepard B2L z Rumunii, samobieżne działo przeciwlotnicze Gepard wyposażone w 2 sprzężone armaty przeciwlotnicze kalibru 35 mm oraz własną stację radiolokacyjną. Nowy pływający bojowy wóz piechoty Borsuk, dowódcą jest kapral Artur Gruszczyński, przeznaczony do ochrony załogi i żołnierzy desantu oraz wsparcia działań pododdziałów czołgów. Przed nami 3 kolumny jednostek wojsk pancernych Leopard 2 PLM-1, egzemplarze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Dowódcą kolumny jest kapitan Marcin Staszak. Czołg Leopard 2 PL to czołg podstawowy. Powstał w wyniku przeprowadzenia modernizacji czołgów Leopard 2A4, przeznaczony do prowadzenia działań bojowych w dzień i w nocy, w każdych warunkach terenowych, a także przy ograniczonej widoczności z pokonywaniem głębokich przeszkód wodnych włącznie. Czołg ten może działać w terenie skażonym i napromieniowanym. Leopard 2 PL w stosunku do Leopardów 2A4 otrzymał dodatkowe opancerzenie zwiększające odporność balistyczną i skuteczniejszą ochronę członków załogi. Ponadto modernizacja przyrządów obserwacyjno-celowniczych działonowego i dowódcy poprawiła system kierowania ogniem i celność 120 mm armaty czołgu, co w znaczący sposób zwiększyło możliwości ogniowe na polu walki. I do trybuny zbliża się czołg K2GF. Dowódcą kolumny jest porucznik Patryk Pawłowski. Czołg ten to południowo-koreański czołg podstawowy, przeznaczony do prowadzenia działań bojowych w dzień i w nocy, w każdych warunkach terenowych, a także przy ograniczonej widoczności. Służy do zwalczania czołgów, wozów bojowych, pojazdów i pancerzonych przeciwników. Uznawany za jeden z najnowocześniejszych spośród obecnych produkowanych czołgów podstawowych. Wyróżnia go mniejsza waga, duża manewrowość oraz nowoczesny system kierowania armii i wsparcia dowodzenia. Wystawione przez 20 Brygadę Zmechanizowaną, 16 Dywizji Zmechanizowanej. Proszę zwrócić uwagę, że głównym uzbrojeniem czołgu jest armata 120 mm, która dzięki automatycznie
to wyładowane, to możliwe wstrzymywanie 10 pocisków czynnych. Panie i panowie, już możemy zauważyć pięknie prezentujące się Abramsy M1A1, egzemplarze z 1. Brygady Pancernej 18. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą kolumny jest porucznik Marcin Rygier. Pierwszy czołg z lewej nosi imię sierżanta Mateusza Sitka. Na lufie widnieje napis Sitek 21. Czołg Abrams M1A1 to czołg podstawowy konstrukcji amerykańskiej, przeznaczony do prowadzenia działań bojowych w dzień i w nocy, w każdych warunkach terenowych, a także przy ograniczonej widoczności. Główne uzbrojenie czołgu Abramsem 1x1 stanowi armata kalibru 120 mm wraz ze sprzężonym karabinem maszynowym kalibru 7,62 mm oraz karabinem zamontowanym przy włazie dowódcy czołgu kalibru 12,7 mm. Kluczową kwestią jego sławy jest przeżywalność na polu walki, którą zapewnia pancerz warstwowy i reaktywny wraz z zastosowaniem turbodoładowanego silnika o mocy 1500 koni mechanicznych, uznawany za jeden z najgroźniejszych czołgów świata. I do trybuny zbliża się wóz dowódczo-sztabowy na podwoziu gąsienicowym K9 z 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich 18 Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą baterii samobieżnej jest podporucznik Oskar Jakubowski. I zbliża się 155-mm samobieżna haubica K9A1. 155-mm południowo-koreańska haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym, przeznaczona do niszczenia artylerii, stanowisk dowodzenia, umocnień terenowych oraz systemów przeciwlotniczych przeciwnika na donośnościach do 40 km. Egzemplarze z 18 Dywizji Zmechanizowanej, wzmocnieni żołnierzami z 18 Pułku Artylerii. Już zbliża się wóz dowodzenia WD Krabs 5. Lubuskiego Pułku Artylerii 12. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą kolumny Krab jest kapitan Paweł Chybziński. Służy do zapewnienia miejsc pracy dowódcy baterii artylerii samobieżnej i plutonów ogniowych oraz osób funkcyjnych. Za wozami dowodzenia 155-mm samobieżna haubica Krab. Dowódci starszy sierżant Michał Karczewski. Samobieżna haubica Krab przeznaczona jest do niszczenia systemów rakietowych, baterii, artylerii i rakiet przeciwlotniczych, stanowisk dowodzenia, węzłów łączności i umocnień terenowych oraz innych ważnych obiektów przeciwnika. Haubica służy do niszczenia istotnych celów w ugrupowaniu przeciwnika oraz do walki z jego artylerią. Działo wraz z wozami dowodzenia i wozami dowódczo-sztabowymi opracowane zostało i jest produkowane przez polski przemysł obronny. SPW posiada na wyposażeniu polski system kierowania ogniem Topaz.
i zamykający kolumnę pojazd koło pojazdów kołowych i gąsienicowych, pojazd żandarmerii wojskowej, który jest wykorzystywany w służbie patrolowej oraz do pilotowania kolumn. Dziękujemy za dzisiejsze zabezpieczenie defilady.